Jan Szczepanik patronuje w tym roku. Zaczynamy styczniową apoteozą, pierwsze wydarzenie tegorocznych obchodów i później będziemy dawkować tę wiedzę o Szczepaniku i tę jego spuściznę większymi i małymi krokami. Ja myślę, że w każdym miesiącu coś istotnego się zdarzy. Czerwiec będzie tym czasem takiej kulminacji i największych wydarzeń, takich być może nawet masowych, jeśli sytuacja nam na to pozwoli. Ale tak jak mówię, będziemy mówić o spuściźnie Szczepanika w takim znaczeniu bardzo współczesnym i bardzo by mi też na takim widzeniu doświadczenia tego człowieka bardzo zależało. Nas, przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej, fascynują wynalazki Szczepanika. Przede wszystkim najbardziej wydaje nam się, że fascynujący jest udział Szczepanika w opracowaniu pierwszych systemów do przekazywania obrazu na odległość. Obrazu jeszcze w dodatku kolorowego, obrazu z dźwiękiem. W tej chwili Szczepanik jest wymieniany jako jeden z trzech twórców telewizji kolorowej. Co ważne jest, ponieważ my na co dzień spotykamy się z wynalazkami Szczepanika, żyjemy wokół tych wynalazków i w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Chcemy w tej chwili przybliżyć naszemu społeczeństwu, młodzieży, jak wielkim geniuszem był Jan Szczepaniuk, jak wielkim wynalazcą, pomimo że nie był nie miał w ogóle żadnego wykształcenia technicznego. Ale myślę, że to wszystko wzięło się od Szczepanika, z jego takiej mentalności. On już jako dziecko, które dostawał zabawki, on tymi zabawkami nie bawił się, a wręcz je rozbierał. On rozkręcał te zabawki. Dla niego najbardziej istotnym elementem było zobaczyć, jak ta zabawka działa, jak ona jest skonstruowana. Apoteoza panowania cesarza Franciszka Józefa I, czyli 50-lecie jegoż pobytu na tronie cesarza Austro-Węgier. Apoteoza to takie uwznioślenie, ubóstwienie tejże postaci, co możemy tutaj obejrzeć sobie. I tu to, co jest niesamowicie istotne, gdyby wykonywać to kiedyś metodą tradycyjną, zanim Szczepanik wynalazł właśnie swoje mechanizmy tkackie, trwałoby to kilka lat. Natomiast druk takiego gobelinu trwał kilka godzin, tu się podaje w przedziale 2 do 6, wobec tego to był genialny wynalazek, jak na tamte czasy, ale i dzisiaj możemy się zachwycać. Zresztą można tutaj popatrzeć z pewnej odległości, czy też z bliższa, kiedy patrzymy na te jedwabne nici przygotowane w Lyonie, specjalnie wyselekcjonowane. One, mimo że mają 120 lat ponad, no nadal cieszą nasze oko i tutaj i swoją barwą, i swoim wykonaniem, i swoją genialnością.